Sięma, Damian z tej strony, i opowiem Wam historię. Często powracam do czasów takiego radosnego miotania się pomiędzy teoriami dotyczącymi treningu. I to wyglądało czasami jakby chcieć po ciemku wybudować zamek z klocków porozrzucanych po całym pokoju i jak zlepianie dziwacznego tworów z przypadkowych elementów. W rezultacie nasza piękna, warownia bardziej przypominała nie do końca ukończony śmietnik. Podobnie może być z planem treningowym, na, na którym chcemy zbudować za jednym razem wydolność, siłę i eksplozywność, jednocześnie ucząc się prawidłowej techniki na maksach, robionych co tydzień na czczo, żeby spalić więcej tkanki tłuszczowej. Oczywiście. Często przemyślany trening pozwala upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale jak jeszcze dorzucisz do tego przystawkę, deser, zupę i zalejesz to wszystko piwskiem, dostajesz nieapetyczną breję. Dzisiejszy materiał będzie na temat długofalowego planowania treningu, będzie o wyznaczaniu celów, o wykorzystywaniu zasobów i możliwości, nadawaniu kierunku swojemu rozwojowi fizycznemu i układaniu poszczególnych elementów na przestrzeni całego roku. Zaczynamy. Punkt pierwszy Diagnoza. Wielokrotnie powtarzałem i będę powtarzał, że diagnoza jest kluczem. Jest najważniejszym czynnikiem wyjściowym do tego, żeby dobrze zaplanować treningi i żeby je dobrze rozpisać. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o sprawdzenie naszych słabych ogniw, ale również chodzi o sprawdzenie naszej kontroli motorycznej, wzorców ruchowych oraz siły jaką aktualnie dysponujemy. Diagnoza może również się yy, zawierać w badaniach diagnostycznych. Można zlecić komuś badania krwi, jeżeli podejrzewamy jakieś problemy, jesteśmy na przykład dietetykami klinicznymi, ale te sprawy zostawmy dietetykom i ewentualnie specjalistom o tak zwanej ciężkiej suplementacji. Tutaj badania krwi i inne badania medyczne będą yy, bardzo przydatne. Skupmy się jednak na treningu, czyli na diagnozie, Naszego aparatu ruchu. W pierwszej kolejności można wybrać się do fizjoterapeuty bądź też trenera, który jest przeszkolony w tego typu diagnostyce. Może wykonać przeróżne testy. Można się tego oczywiście też samemu nauczyć. Niemniej jednak pamiętajmy, że. Zdrowie jest najważniejsze i dobry fachowiec zawsze zrobi to lepiej niż ktoś, kto przeczytał książkę, czy dopiero co skończył kurs. Jest wiele lepszych bądź gorszych kursów. Para jest całkiem godnych polecenia, ale sama wiedza powinna być też poparta praktyką. Kolejna sprawa. Diagnoza samej siły. Można to załatwić na różne sposoby. Nawet online można po prostu zrobić taki plan testowy, gdzie y, sprawdzamy sobie y, w rampie naszą siłę na jakiś tam zakres powtórzeń, który nas akurat y, interesuje. Y, wiadomo, nie jest to aż tak, y, y, aż tak precyzyjne jak na przykład kilka treningów personalnych, gdzie możemy pod okiem trenera wszystko przepracować. Niemniej jednak lepiej tak niż w ogóle. Nie każdy jest w stanie jeździć co tydzień i płacić za jakieś wizy, wizyty. Aczkolwiek gorąco, gorąco polecam takie rozwiązanie, żeby chociaż na, tą pierwszą, na ten pierwszy trening. Przed prowadzeniem właściwym online się umówić. Yy, I też, też zachęcam trenerów do tego, aby namawiali do tego swoich przyszłych podopiecznych, bo to jest właśnie ważne. Często może być tak, że yy, diagnoza wykaże, że nie będziemy w stanie z daną osobą współpracować, bo jest na przykład za bardzo kontuzjowana albo jest po prostu chora i trzeba będzie taką osobę odesłać do innego specjalisty albo wręcz do lekarza dlatego diagnoza jest najważniejsza tutaj na razie skończę ten punkt I jeszcze tylko jedno dopowiem bo będzie też punkt związany z możliwościami ale nie, nie mówię tutaj o możliwościach związanych z z naszą sprawnością fizyczną, siłą i tak dalej. Mówię tutaj o możliwościach, bo będę mówił o możliwościach takich bardziej pozatreningowych. Po odpowiedniej diagnozie możliwości naszego ciała już znamy, wiemy z jaką materią będziemy pracować i będzie można zdecydować o priorytetach, jakie wprowadzimy w poszczególnych cyklach treningowych. Punkt drugi, cel. Kiedy już znamy możliwości naszego ciała, warto ustalić cel. Niekoniecznie musi być to związane z samymi możliwościami, bo jeżeli wyjdzie na to, że jesteśmy w miarę zdrowi i właściwie możemy trenować wszystko, no to myślę, że przede wszystkim warto się skupić na tym, co chcemy osiągnąć. Skoro akurat słuchacie tego nagrania, to podejrzewam, że raczej celem będzie być większym i silniejszym. Zatem cel jest jasny. Chcemy y, być większym i silniejszym. I teraz tutaj warto to sprecyzować. Postawić sobie jakieś realne cele, na na przykład za rok dołożyć do y, totala. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby zaraz zakładać, że dołożę 100 kg do totala. Nie. Nadajmy no sobie jakiś kierunek chcemy być silniejszym, żeby wystartować na przykład w zawodach, które odbędą się za rok albo chcemy być silniejszym po to, aby przepracować cały yy, yy, cały sezon startowy yy, z jakimiś sukcesami, chociażby nawet osobistymi sukcesami. Więc yy, będziemy się skupiać tutaj o na budowaniu siły. W głównych trzech bojach, załóżmy w trójboju, albo w głównych dwóch, w dwuboju. Jeżeli startujecie w wyciskaniu, to wiadomo, priorytetem będzie wyciskanie. Yy, dlatego warto sobie to określić, w którą stronę idziecie. To jest dosyć banalne, ale konieczne. Yy, kolejna sprawa. Jak już mamy ten cel, to trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj ustalamy sobie poszczególne, mniejsze cele składowe, które mają nam umożliwić stały yy, i niezaburzony nie niczym progres. Oczywiście życie weryfikuje i yy, co jakiś czas wychodzą różne problemy, ale do tego przejdę później. Yy. Ustalając cele, można się na przykład skupić na tym, że przykładowo wyszły nam jakieś problemy na diagnozie i to dosyć poważne. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wykonywać głównych bojów tak jak należy, albo jednego z nich. No to skupmy się najpierw na naprawie. Rozplanowujemy sobie plan naprawczy w pierwszej kolejności, potem dopiero myślimy o kolejnych fazach, które będziemy przechodzić. I w ten oto sposób przez cały rok możemy sobie zaplanować różne cykle treningowe w zależności od tego, jakie mamy poszczególne cele na przestrzeni roku. Dla osoby, która po prostu pod koniec roku chce się przetestować i y, sprawdzić, czy urosła w siłę, to sprawa jest dużo prostsza. A dla osób, które kilka razy w roku startują na przykład w zawodach trójbojowych. Sprawa już taka prosta być nie musi, chociaż zazwyczaj trójboiści, którzy już dość długo startują, mają to wszystko na tyle opanowane, że raczej nie dopuszczają do dużych problemów strukturalnych czy tam problemów z techniką i tak dalej. Tylko Mniej więcej są w miarę, w formie, żeby normalnie móc trenować i nie trzeba za dużo po, y, poprawiać. Y, sam plan naprawczy nie zawsze jest konieczny. Y, chociaż planem naprawczym można na przykład nazwać taki plan, który ma nas nauczyć odpowiednich ruchów. Na początku, na przykład w regresjach. Dla mnie, jeżeli ktoś y, nie jest w stanie się od razu nauczyć, martwego ciągu i, i robi go z podstawek. No to to już jest pewna forma planu naprawczego, ponieważ naprawiamy jego wzorzec ruchowy po to, żeby mógł właściwie ciąg wykonywać po to, żeby na przykład y, uprawiać na całego trójbój siłowy. Jeżeli taka osoba nie jest trójboistą, nie chce startować, tylko na przykład trenuje dla siebie albo trenuje sylwetkowo, to już Wariacja ciągu zastosowana w danym planie jest mniej istotna, nie musi wykonywać tego załóżmy klasyka czy sumo. Tylko może sobie cały czas robić to z podstawek albo robić ciągi rumuńskie, jeżeli tylko w jego planie będzie to tak wkomponowane, żeby przynosiło efekty. Więc w tym wypadku już tego planem naprawczym nazwać nie, nie mogę, po prostu. Bierzemy to co mamy i zaczynamy z tym pracować. Jeżeli musi, naszym celem jest wykonanie prawidłowego, martwego ciągu, jest to jeden z celów składowych, żeby w przyszłości wystartować w zawodach. No to w pierwszej kolejności musimy umożliwić takiemu podopiecznemu bądź też samemu sobie możliwość do tego, aby się nauczyć prawidłowej techniki w martwym ciągu. Jeśli chodzi o cel, to tyle. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci. Ustalanie priorytetów. O ile bezpośrednio z diagnozy hmm, wynikają cele, to bezpośrednio z ustalenia celów wynikają priorytety. E, tutaj już krótko. Ustalamy po prostu sobie kolejność działań. Jeżeli. Naszym celem jest zbudowanie siły na zawody, czyli musimy wzmocnić nasze główne boje, ale żeby to zrobić, trzeba najpierw je dobrze wykorzystywać. Ale żeby najpierw móc się w ogóle ich nauczyć, trzeba wprowadzić jakieś regresje albo trening yy, naprawczy. No to już mamy tutaj ustalenie priorytetów w pierwszej kolejności. Załóżmy, że musimy doprowadzić się do yy, do porządku robimy naprawę albo jakąś rehabilitację. Potem y, zaczynamy szlifować swoją technikę i budujemy, y, załóżmy, plan, który będzie się opierał przede wszystkim o dużą objętość i naukę wzorców ruchowych. W międzyczasie może wyjść na przykład to. Że jeden z tych bojów mocno odstaje i trzeba go wzmocnić, więc robimy sobie kolejny plan już z, z priorytetem przykładowo na klatkę piersiową albo na siady. E, także y, to jest istotne, żeby odpowiednio ustalić priorytety. Tutaj kolejność ma zajebiste znaczenie, bo jeżeli załóżmy od razu, uznamy sobie, że nasze siady są do dupy, że bardzo mało y, jesteśmy w stanie dźwignąć w siadzie, a tak naprawdę nasze, nasz wzorzec ruchowy nasza technika z się, no to jest bez bezsensem robienie priorytetu na siady stricte siłowo, skoro najpierw należy nauczyć się właściwej techniki, albo na przykład naprawić jakieś swoje problemy strukturalne. Często bywa też tak, że żeby coś zacząć robić, to trzeba chociażby schudnąć. Yy, tutaj może bardziej jest to istotne dla osób, które trenują sylwetkowo, ale myślę, że dla sportowców yy, siłowych też może być to bardzo przydatne, jeżeli mamy możliwość sobie zrobić na przykład yy, plan taki objętościowy, yy, który wymaga yy, sporej. Yy, Wydolności tlenowej i beztlenowej, no to fajnie jest zrzucić trochę smalcu, zwłaszcza, że w okresie, kiedy uczymy się wzorców i poprawiamy swoją technikę, to już sam fakt utrwalania techniki daje nam sporo siły, to możemy jednocześnie progresować siłowo, jak i redukować nadmierną masę ciała. Także to też może tak być, nie? Często dla sylwetkowców pierwszym krokiem jest właśnie schudnięcie, żeby potem móc budować yy, jakościową masę mięśniową. I żeby na bieżąco móc w realny sposób oceniać jakość swojej sylwetki. Jeżeli ktoś jest mocno otłuszczony, to ciężko powiedzieć, którą partię ma poprawić, który mięsień od, odstaje, gdzie są dziury w sylwetce i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Jeżeli chodzi o priorytety, myślę, że to już jasne. Punkt czwarty: możliwości. I tutaj, jak już wiemy, co chcemy robić, wiemy, z czym pracujemy, wiemy, y, jakie są cele, czyli co chcemy robić, i wiemy w jakiej kolejności, to warto się zastanowić, jak do tego dążyć, co nas będzie ograniczać poza samym ciałem. Czyli przykładowo praca zmianowa może być ograniczeniem. Trzeba rozplanować, kiedy najlepiej będzie się trenowało najbardziej optymalnie. Jeżeli ktoś nie jest zawodnikiem i nie chce poświęcać wszystkiego dla sportu, na którym i tak prawdopodobnie nie zarobi, to też warto zrobić tak, żeby ten trening jak najmniej przeszkadzał w normalnym życiu. Trening oczywiście sam w sobie jako coś, co ma poprawić jakość naszego życia, to, to życie ostatecznie usprawni, poprawi jego komfort, ale jeżeli będzie po prostu czymś takim upierdliwym, co nam niszczy e, regularnie na przykład mm, kontakty w rodzinie albo, albo sprawia, że jesteśmy mniej efektywni w pracy i, i mniej zarabiamy pieniędzy, no to już nie jest to dobra sprawa, dlatego... Trzeba to wszystko y, wziąć pod uwagę. Zresztą o tym też kiedyś nagrywałem y, odcinek dla, dla za, zabieganych y, i zapracowanych. Y, jest tam kilka patentów, które można zaimplementować do swojego treningu, do swojego planowania, y, tak żeby y, jak najmniej przeszkadzać sobie w normalnym życiu. Możliwości to też możliwości finansowe. Wiadomo, że jeżeli ktoś nie zarabia specjalnie dużo, albo po prostu nie chce wydawać kroci po to, żeby zrobić parę kilo więcej w totalu, no to też mogą być to ograniczenia. Albo z drugiej strony, jeżeli ktoś ma tej gotówki bardzo dużo i chce zainwestować w siebie. Bo ma załóżmy odłożone albo po prostu zarabia sporo hajsu, no to wtedy jego możliwości stają się większe. On może sobie pozwolić na wizytę u fizjoterapeuty albo jakiegoś masażysty raz w tygodniu. On może sobie pozwolić na droższą, bardziej wymyślną dietę na kupienie więcej suplementów, które być może mu się przydadzą. Jeżeli akurat taka jest potrzeba, eee, może sobie pozwolić też na lepszy doping, jeżeli akurat takowy stosuje. Eee, no cóż, no takich możliwości jest wiele, w końcu może sobie pozwolić na to, żeby z trenerem się widywać oko w oko częściej albo nawet regularnie, a nie tylko dostaje rozpisywany plan i sam sobie musi z nim radzić, ewentualnie e, wspomagać się opinią trenera online. Tak też można. Możliwości też pozwalają na edukację, na kupienie sobie jakichś fajnych materiałów, które mu pomogą i usprawnią jego działanie. Więcej kasy, no to wiadomo. Jeżeli ktoś na przykład ma auto i jest mobilny, no to może sobie jeździć dalej do lepszej siłowni, może sobie zapłacić za lepszy klub. To jest wszystko istotne. Niemniej jednak, nawet w jakiejś obskurnej piwnicy albo na zwykłej sieciówce, da się zrobić formę, da się zbudować siłę. Yy, więc yy, patrzymy na to. Możliwościami, oczywiście, i to jest mega istotne, yy, jest sprzęt, jakim dysponujemy. Jeżeli na Twojej siłowni, na przykład. Nie ma trapbara, no to bezsensem jest rozpisywanie ciągów na trapbarze, bo po prostu go nie masz, nie będziesz mógł tego robić. Jeżeli nie masz drążka na siłowni, to podciąganie odpada. Trzeba wymyślić coś innego. Albo ewentualnie wpleść to podciąganie w jakiś trening GPP w momencie kiedy zamiast na siłownię idziesz do, do jakiegoś street workout parku. Także. Zwracajcie uwagę na to, jaki sprzęt jest na siłowni, w jakich godzinach tam jesteście, czy jest tłok, czy nie. Jeżeli jest na przykład na waszej siłowni tłok, w godzinach, kiedy akurat możecie trenować, bo w innych godzinach przyjść nie możecie i większość stanowisk jest po prostu zajęta, to absurdem będzie robienie sobie obwodówki i skakania ze stanowiska na stanowisko, w momencie kiedy po prostu nie ma jak, bo wszędzie stoją ludzie. Także. Warto o tym pamiętać. A teraz przechodzimy sobie do kolejnego punktu. No i teraz przechodzimy do piątego punktu, czyli już właściwego planowania. Mam, mamy już wszystko ustalone, wiemy jakie ćwiczenia możemy wykonywać na swojej siłowni. Priorytety są znane, znana jest kolejność tego, nad czym pracujemy. No to teraz trzeba zaplanować. Jeżeli na przykład mamy deadline, no to trzeba poszczególne, poszczególne etapy tych planów ująć w ramy czasowe. Zacznijmy od tego. To taki, taki teoretyczny przykład. Zaczynamy sobie od naprawy. Ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, ile dan, ile tak naprawdę naprawa nam zajmie, więc na początek warto jest rozpisać dobry plan naprawczy, no bo to jest coś, co trzeba koniecznie zrobić, i wtedy dopiero się naprawiamy. Potem idzie za tym. Załóżmy nauka wzorców ruchowych. Możemy sobie rozpisać plan na większej objętości, który się zakończy jakimiś tam testami. Można to ująć na przykład w ramach testów powtórzeniowych albo po prostu przeprowadzić szybki tapiarinki, pikowanie i zobaczyć, jakie mamy maksy. To też jest bardzo dobra metoda, w przypadku trójboistów, chyba, chyba nawet najlepsza, ponieważ. Dostajemy nasze robocze maksy i możemy na podstawie tych maksów rozpisać procenty dalszych ciężarów w bardziej specjalistycznym treningu, jaki nadejdzie później. Niemniej jednak, rozplanowanie to w ramach czasowych jest o tyle ważne, że pozwoli nam zdążyć na przykład na zawody albo chociażby zdążyć do końca roku osiągnąć swoje cele. Jeżeli nie zrobimy sobie planów yy, takich, które mają doprowadzić do tego, że nasze maksy wzrosną. No to wiadomo, celu nie, nie zrobimy. Yy, yy, także yy, to już jest dosyć, yy, dosyć skomplikowana sprawa, bo no bo każdy może mieć jakieś inne cele, tak, no jeden wystartuje na jednych zawodach, inny będzie chciał zaliczyć cztery ale zakładając, że mamy do czynienia z kimś, kto dopiero zaczyna przygodę z trójbojem, no to sobie postawmy taki cel, że yy, za rok startuje pierwszy raz w życiu no to co, naprawiamy się, załóżmy, że zajmie nam to dwa miesiące yy... I dopiero teraz, jak mamy 10 miesięcy wolnych, no to sobie planujemy poszczególne fazy treningowe. Może nie fazy, tylko po prostu poszczególne cykle treningowe, które z kolei mogą mieścić w sobie poszczególne mikrocykle. Można zacząć od takiej pseudoliniówki, która będzie planem długofalowym, może zająć na przykład nawet 6 miesięcy i tutaj jest istotna rzecz jest istotna rzecz jeżeli zaczynamy od takiego planu który jest duży objętościowo to co on nam to pozwala zrobić pozwala nam opanować bardzo dobrze wzorce ruchu pozwala nam opanować technikę pozwala nam przez wielokrotne powtarzanie poszczególnych ćwiczeń sprawić, że poprawimy swoją koordynację ruchu, poprawimy swoją kontrolę motoryczną. W tym wypadku fajnie by było rotować ćwiczeniami dodatkowymi, żeby, żeby nie robić po prostu jakichś no, niepotrzebnych problemów w postaci na przykład dysproporcji mięśniowych. Bo ile można rozpisać plany, które uwzględniają pracę na każdej płaszczyźnie, i y, balans mięśniowy jest tutaj za, zachowany, no to y, może się jednak zdarzyć tak, że no, coś tam źle obliczyliśmy. Nie jesteśmy kalkulatorami, a ludzkie ciało to nie jest y, liczydło, że poukładamy sobie koraliki, jak nam się podoba, i tak już to zostanie. No nie, to tak niestety nie jest. Dlatego. Y, Planując taki plan długofalowy, no to warto też coś w nim od czasu do czasu zmieniać i już to na przykład zaplanować. Jeżeli mamy dużo rzeczy do przepracowania, no to sobie to podzielimy na fazy, na poszczególne mikrocykle, kiedy będziemy to robić. I, i teraz, jeszcze coś, do czego chciałem, do, do czego chciałem wrócić. Jeżeli ktoś yy, ma już jakąś siłę wypracowaną i załóżmy bardzo, bardzo długo tkwi w wysokich objętościach to może tak przestawić swój aparat ruchu tak oduczyć się cię dużych obciążeń że po załóżmy 6, 4 czy 6 miesiącach planu w którym wykonywał ósemki, dziesiątki no to może się okazać, że nawet siła mu spadła w maksach są takie przypadki ale jeżeli jest ktoś, kto ma dopiero, pierwszy, ma dopiero styczność, zaczyna się w ogóle bawić w trening siłowy, to taki pierwszy plan na dużych objętościach raz, że pozwoli mu zbudować większą masę mięśniową też nie zawsze, ale w większości wypadków pozwoli mu właśnie większe mięśnie zbudować oraz Yy, dać bazę techniczną, i potem dopiero można sobie powoli tą yy, objętość ucinać. Oczywiście też nie każdy wytrzyma przez tyle czasu na wysokiej objętości, dlatego można ją na przykład falować. Ale jeżeli zachowamy yy, odpowiedni zapas na każdej jednostce treningowej i będziemy sobie Rotować innymi ym, parametrami, takimi jak tempo, czy przerwy między seriami, no to jest duża szansa, że można sobie progresować przez naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Stopniowo po jakimś czasie ucinając tą objętość i przechodząc do planów bardziej siłowych. Yy, nie rozpisujemy od razu wszystkich planów. Bo, bo nie wiadomo jak będzie. Yy, ja tutaj pierwotnie, jak robiłem sobie notatki, to jako osobny punkt dałem plan awaryjny. Czyli, jak coś się spieprzy yy, w trakcie wykonywania planu, to musimy mieć coś w zanadrzu. Ale rozpisywanie wszystkiego od razu. Czyli, yy, ok, mamy cele i poszczególne cele ustalone, to jest jasne. Ale w momencie, jeżeli rozpiszemy od razu te wszystkie plany, bo nam się będzie wydawało, że za 8 tygodni nasz podopieczny będzie już załóżmy wyciskał tyle i siadał tyle, i nie będzie miał na przykład problemów yy, ze zginaczami bioder, no to, to nie wiem. Ja, ja byłbym ostrożny z takimi przewidywaniami, więc robimy sobie ewentualnie taki zarys, co nie? Że w tej fazie będzie robił to i to. W tej fazie wywalamy te i te ćwiczenia, skupiamy się bardziej na ćwiczeniach stricte trójbojowych, co nie. Potem załóżmy. Kiedy już y, zrobimy swoje pierwsze maksy i przechodzimy do kolejnej fazy, no to załóżmy skupmy się na, w następnym y, cyklu treningowym bardziej na GPP i y, 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 załóżmy naprawie techniki, która gdzieś się tam po drodze przypadkiem spieprzyła. Wiecie o co mi chodzi, nie? Yy... Po prostu zróbmy sobie zarys tylko tych planów. Można sobie ewentualnie wypisać na jakich ćwiczeniach będziemy bazować i na jakiej częstotliwości, ale zostawmy sobie dobranie reszty szczegółów na później, kiedy już będziemy wiedzieli na czym stoimy. Yy, dlatego yy, plan awaryjny wprowadzamy dopiero wtedy, kiedy nam się tak zwana dupa pali i coś się psuje. Yy, tutaj warto przewidzieć. Kilka ewentualności i wiedzieć mniej więcej, co będziemy robić. Nie, znowu, pisać szczegółowe scenariusze i rozpisywać dokładnie plany, jakie będą w tej, w tej sekundzie potrzebne, bo to jest po prostu nieefektywne. Nie jest to po prostu strata czasu, bo większość tych rzeczy po prostu e, prawdopodobnie się nie wydarzy, i te plany nam nie będą na nic potrzebne. Ale już. Zastanówmy się, co zrobić, jak na przykład y, dojdzie do kontuzji, y, gdzie wysłać takiego podopiecznego, albo gdzie samemu iść. No już też chyba y, kiedyś mówiłem o tym, żeby sobie odłożyć trochę kasy ewentualnie na fizję i tak dalej. Także... Y, y, Mieć parę asów w rękawie, które będzie można zaimplementować, czy chociażby taka sytuacja, że ktoś zmienia pracę i mamy na, na przykład taką sytuację, że siedzimy cały czas w robocie przy komputerze, mamy mało y, ruchu, no to wtedy fajnie jest właśnie y, robić sporo GPP, jakieś bieganie, może jakieś cardio, może jakieś ćwiczenia zadaniowe, jakieś sprawnościówki. Poza samym treningiem, ale w momencie, jeżeli na przykład mamy już ciężki, y, ciężkie siady, ciągi i wyciskanie, i nagle y, zmieniamy pracę, idziemy na budowę i pracujemy tam, załóżmy, po 10 godzin dziennie i ciężko fizycznie, no to nie będziemy w stanie dalej, y, dalej realizować planu, który jest naprawdę obciążający dla nas fizycznie, bo po prostu się zajedziemy. W tym wypadku trzeba wiedzieć, jakie są też priorytety w planie, jakie ćwiczenia są ważne, jakie są mniej ważne, i w razie potrzeby je po prostu albo przesunąć, albo wywalić, i również żeby wiedzieć, w razie czego, w jaki sposób skrócić sobie jednostki treningowe. Być może rozwlec to bardziej w czasie, być może zamiast 4 razy w tygodniu trenować 6, ale w, kró w krótszych y sesjach. Y i tak dalej i tak dalej. Także yy, nie robimy wszystkiego naraz Tutaj też ustalamy sobie kierunek, robimy sobie zarys, szkielet ewentualnie, tak żeby wiedzieć co robić dalej i mieć kilka pomysłów, jakby coś się zepsuło. Także tyle na temat już rozpisywania samych planów oraz yy, planowania awaryjne, awaryjnego. Przepraszam, że w tym punkcie nie opisałem, jak dokładnie rozpisać swój plan treningowy, ale to jest rzecz, o której raczej musiałbym książkę napisać, a nie podpunkt w tym podcaście. Zwłaszcza, że to jest o, o takim ogólnym planowaniu treningów na przestrzeni całego roku, a nie o szczegółowym rozpisywaniu planów treningowych. Do tego jeszcze pewnie kiedyś wrócimy. Kolejna sprawa, i to już jest ostatni punkt dzisiaj. Punkt szósty: monitorowanie efektów i wprowadzanie zmian, jeśli to oczywiście konieczne. I teraz, jak zaczęliśmy diagnozą, tak też skończymy diagnozą, ponieważ monitorowanie efektów treningowych jest niczym innym jak pewną metodą diagnostyczną. Postępów. Jak to robić? Na pewno wielu z Was słyszało o czymś takim jak dziennik treningowy. O tym się bardzo dużo mówi. Już za dawność czasów ludzie sobie chodzili z zeszytami na siłowni i notowali, co, co mają robić jeszcze, co zrobili, ile repów zrobili itd. itd. Dobrze rozpisany plan można sobie trzymać w zeszycie. I odręcznie dla siebie pisać, co się tam dzieje. Moim zdaniem, całkiem wygodnym narzędziem do monitorowania swoich efektów, może nie na papierze, ale pismem, są po prostu arkusze kalkulacyjne, na przykład nie wiem, arkusze Google, które można zszerować i potem podać dalej. I taki arkusz może wypełniać na bieżąco trener, a podopieczny na bieżąco wprowadzać swoje uwagi, e, jakieś tam, załóżmy linki do filmów, które zrobi. O filmach jeszcze powiem. E, to jest fajna sprawa, ponieważ. E, Taki plan mamy cały czas przy sobie, bo w każdej chwili każdy może odpalić sobie komórkę, zobaczyć tabelkę, co ma dzisiaj do zrobienia w danym tygodniu, ile repów, ile w jakim tempie. Upewnić się tuż przed wykonaniem danego ćwiczenia, żeby się nic nie popieprzyło. Sam dość sporo razy się pomyliłem i założyłem nie tyle, co trzeba na sztangę, albo zrobiłem za mało. Powtórzeń, bo mi się wydawało, że plan, który czytałem 3 dni temu e, zakłada to, a tak naprawdę zakładał coś innego, więc na bieżąco sobie sprawdzamy, czytamy i wpisujemy na bieżąco również nasze uwagi. Może nie, nie chodzi mi o to, żeby e, od razu po wykonaniu serii pisać, ile tam wyszło. Ale po wykonanym treningu siądźmy sobie na chwilę. Nie wiem, wypijmy sobie kawkę, jeżeli mamy taką możliwość, wypić kawę na siłowni, albo idźmy sobie na chwilę na spacer, żeby się wyciszyć, i poświęćmy 5 minut po to, żeby wpisać to, co się udało zrobić. Wpisać na przykład jakie RPI mieliśmy w ostatniej serii roboczej. Podlinkować jakieś filmy, które zrobiliśmy akurat na, na treningu, bo to tak na gorąco jest w sumie najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie, z racji tego, że najlepiej pamiętamy, co się wtedy działo, nie trzeba nic zgadywać. Kolejną sprawą, oczywiście, są filmy treningowe. I nawet jeżeli trenujecie sobie oko w oko z trenerem, to te filmy moim zdaniem są rzeczą kluczową. Dlaczego? Ponieważ yy, wielu osobom się wydaje, że filmy to jest taka uciążliwa rzecz, że to ludzie będą się dziwnie na nas patrzeć, że to jest w ogóle niepotrzebne yy, skomplikowanie treningu albo że ja chcę. Iść sobie na siłownię po to, żeby tam trenować, a nie bawić się komórką, mnie. No ale tak naprawdę y, filmy, owszem, są przydatną rzeczą dla, y, dla trenera i są bardzo konieczną rzeczą, żeby mógł mniej więcej ocenić, co tam u Was y, źle działa, albo czy, czy w ogóle robicie dobrze to ćwiczenie, ale to też jest dla Was bardzo ważna y, wskazówka. I też pewien wzorzec, yy, bo nie chcę tutaj teraz rzucać jakimiś badaniami, musiałbym teraz szukać odnośników. Niestety już nie pamiętam, gdzie te badania były zamieszczone, ale mówi się też o tym, że. Yy, Przepracowanie wzorca osobiście to jest jedno, ale z drugiej strony też przeanalizowanie go i zrozumienie na podstawie takiego filmu, czy też na podstawie wizualizacji danego ruchu również może przynieść efekty. W każdym razie, i w każdym razie już o, abstrahując od tego, typu, yy, od tego typu badań, to tak czy inaczej jest film, wysyłacie trenerowi, on analizuje, mówi, co zrobiliście źle. Przychodzicie na następny trening, załóżmy siadów, wykonujecie znowu siady. Macie przykładowo 5 serii i widzicie w jaki sposób teraz na tym y, treningu wykonujecie te przysiady, i można na bieżąco sobie zwrócić uwagę na to, co jest zrobione źle na danej serii i w następnej serii już to skorygować. Więc to jest narzędzie do skutecznej i szybszej, zdecydowanie nauki dla Was. To jest narzędzie, które Wam pozwoli nie tylko zabłysnąć na Instagramie, jak już na sztandze będzie się pysznić, załóżmy, 200 kg, ale przede wszystkim po to, żeby sobie wszystko przeanalizować w głowie i też się przede wszystkim nauczyć samemu czegoś na temat treningu, co jest bardzo yy, moim zdaniem cenne, jeżeli chcecie trenować długo i zdrowo. Yy, Monitorowanie efektów nie jest tylko dla samego monitorowania. Przede wszystkim jest po to, żeby w razie czego zareagować szybko i wprowadzić zmianę w treningu. Miałem taką sytuację, że gość, któremu pomagałem akurat akurat jest mój kolega nie miał czasów, że nigdy robić tych filmów, nie miał problemy z wysyłaniem tych filmów i tak dalej. W pewnym momencie yy, powiedział, że coś go bardzo bolą plecy. No i w końcu się wkurwiłem i powiedziałem, żeby mi wysłał wreszcie film z tych z, z ciągów rumuńskich. Bo akurat to się wydarzyło w ciąg przy ciągach rumuńskich. Wysłał mi w końcu ten film. Się okazało, że gość się garbi. I to tak się garbi, żeby to się nadawało na y, fanpage Mistrzowie y, Techniki Sportów Siłowych. No po prostu myślałem, że szlak mnie trafi, wstyd mi się zrobiło. I y, gościa wysłałem od razu do y, fizjoterapeuty, żeby, żeby go poddiagnozował, połatał. Po prostu nabawił się biedy przez. Nazwijmy to szczerze własne lenistwo, bo ile to jest włączyć aparat, oprzeć go o butelkę wody na jakiejś ławce, albo nawet jeżeli już nie chcemy kombinować z takimi rzeczami, to kupić sobie za 30 zł jakiś prosty mini statyw na komórkę, postawić, zrobić yy, yy, serię, yy, wziąć to, nie wiem. Wysłać nawet messengerem, czy, czy zapisać sobie na dysku Google, uprzednio docinając jakimś prostym, darmowym programem. To jest minuta roboty. A korzyści z tego płynące mogą być naprawdę ogromne, i też w ten sposób budujemy swój dziennik treningowy. Filmy są w tej chwili. Moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów takiego dzienniku treningowego, dlatego też sporo osób sobie po prostu wrzuca na własnego YouTuba w jaki sposób dźwigają, i to jest dla nich dziennik treningowy, nawet nie zapycha im komórki. Nawet jeżeli mielibyście mieć te filmy jako prywatne, to w każdej chwili sobie wchodzicie i możecie powspominać, jak to było śmiesznie, jak jeszcze dźwigałem 100 kilo mniej. Albo jak to było fajnie, jak jeszcze kiedyś byłem silny, a teraz już na przykład jestem słaby, bo od dawna się opierdzielam. I to też nam może pomóc, na przykład wrócić na siłownię. Także róbcie filmy, to nie jest trudne. Kiedyś może nagram film instruktażowy, w jaki sposób prawidłowo filmować swoje postępy. Bo to też jest istotne, ale to już zrobię sobie na siłowni i nie w formie podcastu, nie w formie, y, nie w, w ramach y, całej serii RunLog. Miałem jeszcze przykład do przytoczenia, ale powiem Wam szczerze, że ten przykład to jest powielenie tego, co mówiłem do tej pory. Jest to długa i nudna historia Pana Wiesława. Jeśli jednak ktoś. Chciałby o niej posłuchać albo bardziej poczytać, to dajcie znać w komentarzach. A ja perypetję Pana Wiesława wkleję na fanpage'u i będzie można sobie poczytać na temat planowania rocznych postępów nowego człowieka na siłowni. Na dzisiaj to tyle. Przypominam, żeby zajrzeć w opis, tam macie poza spisem treści i odnośnikami również kontakt do mnie, mailowie na fanpage'a i tak dalej nie lubię tego mówić, ale subskrybujcie lajkujcie, wciskajcie dzwoneczek i komentujcie na razie, hej